Cześć, nazywam się Matylda, chodzę do drugiej klasy o profilu politechnicznym. Razem z Zosią opowiemy Wam o projekcie, w którym bierze udział nasza szkoła. Hej, nazywam się Zosia i chodzę do pierwszej klasy. Niemal od samego początku nauki w ALO jestem członkiem szkolnego koła naukowego Klub Młodych Odkrywców Neutrino. Bierzemy udział m.in. w projekcie Szkolna Radunowa Mapa Polski. Radunowa. No właśnie. Radun jest naturalnie występującym promieniotwórczym gazem szlachetnym, który powstaje w wyniku przemiany promieniotwórczej radu, produktu rozpadu znajdującego się w skorupie ziemskiej uranu. Radon występuje w powietrzu, glebie i w wodzie. Nie jest to pierwiastek trwały, rozpada się, emitując promieniowanie jonizujące, a konkretnie promieniowanie alfa, charakteryzujące się stosunkowo niewielką przenikliwością i zasięgiem oddziaływania. Skoro już wiemy, co to radon, wróćmy do projektu. Realizatorem projektu jest Fundacja Forum Atomowe. W jego realizacji bierze również udział firma Radonowa, która jest odpowiedzialna za dostarczenie i odczyt detektorów śladowych służących do pomiaru radonu w szkołach. A fundatorem projektu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Projekt został skierowany przede wszystkim do kół naukowych szkół średnich, takich jak nasze. Cele projektu to opublikowanie wyników pracy w postaci szkolnej radonowej mapy Polski, zwiększenie świadomości występowania naturalnych źródeł promieniowania jonizującego oraz wpływu radonu na zdrowie, a przede wszystkim zaangażowanie i zainteresowanie uczniów zagadnieniami badawczymi. Nie wiem, w jakim stopniu uda się zrealizować dwa pierwsze cele, ale z mojego punktu widzenia ostatni już został zrealizowany w 100%. Projekt podzielony jest na trzy główne etapy: rekrutację szkół, pomiar stężenia radonu oraz analizę wyników. Etap pierwszy to rekrutacja szkół do projektu. Wybrane zostają tylko trzy szkoły z każdego województwa. Etapem drugim jest pomiar stężenia radonu w szkołach. Każda szkoła otrzymuje cztery śladowe detektory wraz z instrukcją wykonywania pomiaru. Następnie zostają przeprowadzone zajęcia dodatkowe na temat naturalnej promieniotwórczości radonu i metod jego pomiaru. Każdy może wziąć udział w webinarach, podczas których można zapoznać się bliżej z tematyką projektu. Trzeci etap polega na analizie wyników. Oczywiście detektory zostają odesłane do profesjonalnego laboratorium i tam odbywa się analiza. Jednak jest też możliwość samodzielnej analizy danych przez uczniów. Jest to tak zwany benchmark. Nie jest on obowiązkowy, ale nasza szkoła wzięła w nim udział. Dostaliśmy szczegółowo napisaną instrukcję dotyczącą obsługi programu do zliczania śladów na detektorze oraz późniejszych obliczeń. Obecnie czekamy na zaprezentowanie wyników i webinar podsumowujący, który ma odbyć się już niedługo. Mam nadzieję, że projekt Was zaciekawił. Pamiętajcie, że wybierając ALO macie możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych wydarzeniach. Będziecie mogli rozwinąć swoje umiejętności, jak i nabyć wiele nowych.